Mieszkańcy miasta murem stają za prezydentem Olsztyna. My jako mieszkańcy uważaliśmy, że to jest oczywiste, że rada, radni wybrani przed nas, przed mieszkańców Olsztyna, poprą oczywiście starania pana prezydenta. Przedstawiciele środowisk społecznikowskich, rad osiedli oraz mieszkańcy Olsztyna tłumnie stawili się 6 lutego na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta. Właśnie pod obrady tej komisji trafił problem obwodnicy miejskiej. Rada miasta wybrana przez mieszkańców powinna oczywiście pana prezydenta wspierać, a nie jakieś rozgrywki polityczne uprawiać w tym momencie. Z wnioskiem do radnych miejskich o poparcie działań prezydenta Olsztyna zwrócił się Bartłomiej Biedziuk 30 stycznia na sesji Rady Miasta. Wniosek tak naprawdę służy temu, żeby powstała w końcu obwodnica miasta, która służyłaby nie tylko miastu, ale całemu regionowi. Tak naprawdę stanowiłby łącznik omijający centrum miasta, usprawniający komunikację w całym naszym rejonie. Wniosek jednak został odrzucony. Irytujący jest, że rajcowie Olsztyna zajmują inne stanowisko wbrew rozwojowi miasta. Mieszkańcy Olsztyna chcą skutecznej walki o obwodnicę i nie zadowala ich propozycja radnych postawienia na razie na łącznik. Uważamy, że to jest nawet mniej niż pół środka, ponieważ jeżeli dojdzie do powstawienia takiego łącznika, w naszej opinii praktycznie tracimy szansę na wybudowanie obwodnicy. Dla nas priorytetem jest obwodnica, a nie erzac obwodnicy w postaci łącznika między 51 a 61. Mieszkańcy Olsztyna domagają się wyraźnego poparcia dla działań prezydenta miasta Piotra Grzymowicza. Zapoznania z tym materiałem. On został opracowany w roku 2005. Wymaga tego stan olsztyńskich dróg i wiaduktów, ale potrzebują tego przede wszystkim mieszkańcy Olsztyna. To ich komfort życia i przede wszystkim bezpieczeństwo powinny zostać wzięte pod uwagę.